La parola all'onorevole Korwin-Mikke, non iscritto. Pan poseł Korwin-Mikke, niezrzeszony. Uprzejmie proszę, ja przyjąłem wiadomości, że to prywatne firmy robią ten gazociąg, ale to proszę nie robić z nas wariatów, że w Niemczech i w Rosji nie ma tu błogosławieństwa rządu. Takich rzeczy się nie robi bez rządów. Pan Arias Caniete próbował nam tłumaczyć, że druga nitka Nord Streamu to jest po to, żeby zwiększyć zróżnicowanie dostaw. No proszę, proszę nie robić z nas wariatów. Nie ma to z tym nic wspólnego. I oczywiście rację miał pan Zoltan Balczu. To było złe tłumaczenie, panie profesorze Buzek. Jemu chodziło o to, że ta druga nitka plus pół obecnych możliwości przesyłowych to po to, żeby ewentualnie przerzucić dostawy, które idą przez Ukrainę. Proszę Państwa, chcę powiedzieć jedno. Mamy do czynienia z ukrytymi agentami Gazpromu wszędzie. Podejrzewam, że również w Komisji Europejskiej. Na przykład zauważyłem ze zdziwieniem, że Zieloni walczą z węglem, atomem i łupkami. Czyli z wszystkim, czego nie dostarcza Gazprom. I dziwnym trafem Zieloni mają dużo pieniędzy na swoje rozmaite akcje. Jeżeli dołącza się do tego Komisja Europejska, która nie widzi nic złego w tym, że Polska jest wystawiona na sztolwo, to Polskę omija również. Prowadzenie Nord Streamu poza Polską daje możliwości szantażu wobec Polski. Gazprom na razie nic takiego nie robi. Nic takiego nie robi, ale w każdej chwili może. I Polska powinna się przed tym zabezpieczyć. W każdym razie ja uważam, że jeśli Komisja Europejska nie widzi tutaj żadnego zagrożenia, no to musiałbym powiedzieć, że w komisji też siedzą agenci Gazpromu, gdyby nie to, że być może są to po prostu idioci. Dziękuję. Przekazuję głos posłowi Kalinsowi.